ministra przygodnego Puławą, na pana prezesa, tego naszego przygódko Parku Naukowo Technologicznego. Nasze miasto, które jest pięknym miastem, leży na granicy wspaniałych krajów geograficznych, wielkich nizin, wyżyn lubelskich, jest bardzo wspaniała przyroda, wspaniała historia, mamy wspaniałe instytuty, wspaniałych ludzi i to sprawia, że mamy ogromny potencjał do rozwoju i dlatego zobliguje to nas do tego rozwoju. Najważniejsze, jednym z najważniejszych tutaj przedsiębiorstw wielkich konglomeratów jest oczywiście Grupa Azoty, Zakłady Azotowe, Puławy, które wokół nich wytworzył się przemysł chemiczny, ale nie tylko chemiczny, wytworzyło się dużo przedsiębiorstw różnego rodzaju, małych przedsiębiorstw. Zakłada Grupa Azoty pozwala tutaj rozwijać się i promować małe przedsiębiorstwa. Mamy także 5 instytutów związanych z chemią, związanych z weterynarią, z rolnictwem, o wspaniałej często historii, instytutów naukowo-badawczych, które także dzięki ludziom, naukowcom, dzięki bardzo dobrej kadrze pracowniczej i naukowej pozwalają właśnie rozwijać się przedsiębiorstwom w Puławach. Moją wizją jako prezydenta jest to, żeby wszystkie te instytuty, zakłady chemiczne, instytuty naukowo-badawcze, Puławy, zakłady azotowe, Puławy, żeby zorganizować w jeden organizm, żeby mogły czerpać od siebie wiedzę, żeby mogli wspólnie się rozwijać. I to właśnie robimy. Mamy programy rządowe skierowane do Polski Wschodniej. Mamy teraz platformę startową dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdzie nowe powstają przedsiębiorstwa, gdzie też te małe przedsiębiorstwa właśnie korzystają z Instytutu Chemicznego, z zakładów azotowych Puławy. I to jest moje marzenie, żeby dalej taka współpraca była i robimy wszystko, żeby właśnie tak było. Dziękuję, przekazuję głos. Bardzo dziękuję panu prezydentowi, który rzeczywiście ten pomysł pana prezydenta na rozwój Puław, czyli aby wykorzystać potencjał tego czempiona, czyli tego największego przedsiębiorcy Grupy Azoty Puławy i tworzyć wokół nich ekosystem innowacyjnych startupów, czyli tych, którzy dopiero zaczynają, mają swoje znakomite pomysły, ale no potrzebują wsparcia, żeby te pomysły stały się biznesem. To jest pomysł bardzo dobry i tego oczywiście panu prezydentowi gratuluję. Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć, że w Polsce Wschodniej, w województwie lubelskim mamy najbardziej zdolnych młodych ludzi, najbardziej kreatywnych, pomysłowych i dla nich jest program Platform Startowych. To jest program, którego pilotaż rozpoczęliśmy już w poprzednich latach i wpłynęło ponad 2,5 tysiąca pomysłów, z czego 230 to te pomysły, które żeśmy inkubowali w trzech wówczas platformach startowych. I część z nich otrzymała realne, bo 800 tysięcy złotych, wsparcie na już właściwy biznes. I taka inkubacja to jest coś, czym zajmuje się Park. Park ma w tym zakresie ogromne kompetencje, czyli jest kompleksowe wsparcie, tak aby od pomysłu stał się to produkt, rzeczywiście realne przedsiębiorstwo. I to dzisiaj robimy w 6 platformach takich startupowych w Polsce. Jedna z nich jest w Puławach, w naszym województwie są jeszcze 2 w Lublinie, pozostałe to Olsztyn, Rzeszów i Białystok. Dzisiaj spotykają się te platformy, aby rozmawiać o wspólnych doświadczeniach, o wspólnych projektach. Mamy na to 108 milionów złotych, które w najbliższym czasie będziemy wydawać. Od 1 stycznia do dzisiaj wpłynęło już 1359 pomysłów do tych 6 platform, z czego 230 to są już inkubowane biznesy, czyli już można powiedzieć jest myśl, jest chęć do działania, a my tutaj pomagamy, aby stało się to już konkretnym biznesem i dla tych, którzy zechcą przejść tą drogę i zakończy się to sukcesem, mamy dotacje w wysokości nawet 1 000 000 złotych na start, na to, żeby rozpocząć już swój biznes. Jeśli uda się połączyć te kompetencje naukowe, biznesowe, które są w Puławach i tą energię młodych ludzi i doświadczenie parku, to jestem przekonany, że powstanie ekosystem innowacyjnych firm, no, który spowoduje, że wzrost gospodarczy i Puław i całego makroregionu Polski Wschodniej no, będzie szybszy, będzie lepszy, będzie bardziej produktywny, bo to o co chodzi, to chodzi o to, żeby naszą gospodarkę podnosić nie tylko na
tworzyć miejsca pracy, ale żeby te miejsca pracy były najbardziej zaawansowane technologicznie, aby one były jak najbardziej produktywne, aby te miejsca pracy przynosiły jak największy dochód i tym, którzy pracują, i miastu, i wszystkim, którzy kooperują z tymi firmami, żeby, krótko mówiąc, to tutaj w Polsce Wschodniej powstawały najbardziej wartościowe projekty, najbardziej zaawansowane technologicznie, żeby to tutaj była polska Dolina Krzemowa, i to jest szansa dla Puław, i jestem całkowicie przekonany, że dzisiaj Puławy, dołączając do tych platform, które w pilotażu rozpoczęły swoją działalność, zrobią to z wielkim sukcesem i dla miasta, i dla parku, i przede wszystkim dla tych, którzy przyszli tutaj z pomysłami. Ja gwarantuję Państwu, że jeśli porozmawiacie z tymi przedsiębiorcami młodymi, którzy dopiero zaczynają, i posłuchacie ich pomysłów, to będziecie Państwo pod gigantycznym wrażeniem, jak bardzo kreatywni są młodzi ludzie z Puław i z całego województwa lubelskiego. Szanowni Państwo, w ostatnim czasie spotykamy się w Płaskim Parku Naukowo-Technologicznym po raz kolejny ze wszystkimi platformami startowymi, które realizują ten program w naszym kraju. Tak jak powiedział Pan Minister i Pan Prezydent, w ostatnich miesiącach, czyli od początku roku 2019, wpłynęło ponad 1300 pomysłów. Do samego WAW-u, bo nasze logo to WAW, Wschodni Akcelerator Biznesu, wpłynęło około 400 pomysłów. Pomysłów biznesowych, pomysłów kreatywnych, pomysłów innowacyjnych. Oceniając te pomysły, panel ekspertów wskazał i wyłonił około 70 podmiotów, 70 pomysłodawców lub zespołu pomysłodawców, którzy na dzień dzisiejszy założyli nowe spółki. Powstały nowe podmioty prawa handlowego. Część z tych podmiotów funkcjonuje tu u nas właśnie, na terenie Polski Wschodniej. Zarejestrowali działalność w Puławach, prowadzą biznes w Płaskim Parku Naukowo-Technologicznym w Lublinie, w Rzeszowie, i to nas bardzo cieszy. Zbudowaliśmy tak silne partnerstwo w postaci Grupy Azoty Puławy, czyli największego gracza na naszym rynku, tutaj na terenie Polski Wschodniej, województwa lubelskiego, jeżeli chodzi o chemię i przemysł. Dołączyliśmy do tego uczelnię UMCS z wielkim potencjałem. Przekonaliśmy do współpracy Instytut Nowy Syntez Chemiczny, którego ciężko nie było przekonywać, dlatego że to jest nasz lokalny, z bardzo wielkim potencjałem podmiot, te wszystkie podmioty się zaangażowały. Na dzień dzisiejszy jesteśmy w stanie świadczyć różnego rodzaju usługi na rzecz tych nowych podmiotów. Usługi podstawowe, do których zaliczyć możemy usługi prawnicze, księgowe, możliwość skorzystania z powierzchni laboratoryjnej, tam gdzie te pomysły będą miały szansę się rodzić, ale również usługi stricte i mocno specjalistyczne, czyli bezpośredni kontakt z ekspertami, ze specjalistami. Możemy zamówić dla nich różnego rodzaju badania naukowe, badania rynku. Możemy stworzyć model biznesowy, co pomoże im w kreowaniu i budowaniu nowego biznesu. Tak jak wspomniał Pan Minister, widzimy, że tych pomysłów jest bardzo dużo. Są świetne. Cieszy to, jak ci młodzi ludzie mają szansę i spotykają się z ekspertami w laboratoriach, tutaj właśnie w Płaskim Parku Naukowo-Technologicznym, gdzie dostają bezpośredni kontakt, bezpośrednią możliwość rozmowy z dyrektorem naukowym Instytutu. Gdyby nie było tego typu projektów, nie byłoby szans na takie, nie byłoby takich w ogóle możliwości. Także my tu w parku na pewno dołożymy wiele starań, aby ten projekt miał szansę na rozwój. Mamy nadzieję, że wiele z tych pomysłów przetrwa, odnajdzie się na wolnym rynku, w biznesie, a przez to przełożymy się wspólnie z partnerami na rozwój gospodarczy naszego regionu i naszego kraju. Ja jeszcze dodam tylko jedno zdanie, bo to jakoś nie wybrzmiało, że dla tych, którzy mają dzisiaj pomysły, którzy chcą skorzystać ze wsparcia tych platform dla startupów, czy to tutaj w Puławach, gdzie są specjalizacje, które są bardzo atrakcyjne i można z tych możliwości skorzystać, czy w dwóch innych platformach w Lublinie, dla nich te usługi są całkowicie bezpłatne, czyli nie tylko to eksperckie, bezpośrednio związane z biznesem wsparcie, ale całe otoczenie biznesu, czyli wszystko to, co jest potrzebne, aby prowadzić biznes, jest tutaj bezpłatne dla tych, którzy zechcą przyjść z tym pomysłem. To jest w całości projekt finansowany przez środki z budżetu państwa i środki Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia. Dla samych zainteresowanych to jest całkowicie bezpłatne. I ten projekt właśnie kosztuje 220 milionów. Ten 108 milionów kosztuje wszystkie 6 platform, które znajdują się dzisiaj w Polsce Wschodniej w ramach programu Polska Wschodnia. To jest 92 miliony z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a pozostała część z budżetu państwa. Prezesie, jakie to są na przykład pomysły? Skupiliśmy się wokół trzech branż. Wszystkie platformy startowe mają branżę ICT i IT.
My mamy branżę produkty rolno-spożywcze i żywność. To są bardzo szerokie branże. Nikt by nie pomyślał, że tam się na przykład zawiera również i chemia, tak? Więc mamy pomysły biotechnologiczne, mamy pomysły związane z lekami, tak? Mamy pomysły związane z szeroko rozumianą biotechnologią, gdzie mówimy o suplementach diety. W naszym przypadku od niedawna bakterie tworzą nowe tworzywa sztuczne, znaczy tworzywa, które możemy odnaleźć pomiędzy tworzywem sztucznym a papierem. I za to odpowiadają bakterie. Oczywiście w tym wszystkim uczestniczą ludzie, tak? Czyli sami pomysłodawcy. Pomagają im w tym eksperci z zakładów azotowych i z INS-u. To napawa dużym optymizmem, prawda? Że takie właśnie pomysły rodzą się u nas, tutaj, w Polsce. My czasami się nie doceniamy, tak? Jako naród, jako mieszkańcy, jako młodzi ludzie. Nie potrzeba poszukiwać, tak jak pan tutaj Nice wspomniał, o Dolinie Krzemowej, o której wiemy, że zlokalizowana jest w Stanach Zjednoczonych. My jesteśmy w stanie wytworzyć taką Dolinę Krzemową w Polsce. Do mnie często przyjeżdżają różnego rodzaju podmioty zewnętrzne, zagraniczne, tak? Które widzą w Polakach duży potencjał. Namawiają na to, abyśmy z nimi współpracowali. Czego oni od nas potrzebują? Potrzebują od nas naszych pomysłów, bo wiedzą, że my jesteśmy kreatywni. A jeden, dwa takie najciekawsze projekty, konkretne? Konkretne to mówimy tutaj o właśnie o pomysły związane z ekstrakcją pewnego różnego rodzaju roślin i owoców, które będą wpływały na ciśnienie dla przykładu, tak? Czyli już ten konkretny gotowy ekstrakt, który będzie pozyskiwany, oczywiście będzie wprowadzany, między innymi może wprowadzany jako suplement diety, a drugi to jest ten pomysł, o którym wspomniałem, czyli to jest to tworzywo, które jest w stanie w przyszłości zastąpić tworzywo sztuczne. A czy tutaj jest ten projekt w planach, że można się nauczyć szybko języka obcego, taka jest jakaś innowacja, czy to gdzieś... Chyba nie u nas, to nie u nas, to nie ten pomysł. W ogóle na przykład jeden z takich świetnych pomysłów właśnie, żeby do nauki języka. Znaczy ja mogę powiedzieć tak, Puławy są tym miejscem w województwie lubelskim, gdzie w związku z funkcjonowaniem dużej liczby instytutów i zakładami azotowymi, ta struktura społeczna jest taka, że mamy tutaj naprawdę wielu ludzi z wyższym wykształceniem, bardzo wielu specjalistów, bardzo wielu ekspertów z dziedzin no, bardzo zaawansowanych technologicznie, bo chemia, synteza chemiczna, to są oczywiście kompetencje unikalne. Puławy są tutaj liderem na skalę Polski. Są liderem w całej grupie azoty. I połączenie tego z energią młodych ludzi, wsparciem i prezydenta, i parku w Puławach z całą pewnością jest wartością dodaną i szansą na to, żeby to eksplodowało po prostu, ta energia w połączeniu z tymi kompetencjami, bo trzeba powiedzieć, że jeśli ktoś z tych dużych podmiotów, jeśli mówimy o tych startupach, jak na przykład zakłady azotowe, kupi na koniec dnia produkt od tego startupu, to ja mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że ten startup ma już szansę na rynku. No bo jeśli tak wymagający klient uzna, że to jest produkt, który warto wdrożyć, to ten produkt sobie po prostu na rynku poradzi. I to jest wielka szansa dla tej platformy właśnie w Puławach. Dla mnie jako prezydenta, samorządowca oraz mieszkańca, niezwykle ważną rzeczą jest to, że udaje się wykorzystać ten obiekt zbudowany właśnie do takich celów. Chociaż miałem różne obiekcje, że samorządy nie powinny wchodzić w rolę przedsiębiorców, wykorzystywać tego typu, budować tego typu obiekty, ale jeżeli mamy taki obiekt, dlatego jest bardzo ważne, żeby znaleźć właśnie wykorzystanie i teraz mamy tego przykład. Program Platforma Startowa dla Młodych Przedsiębiorców, tutaj mamy dotację 20 milionów złotych. To jest ogromna suma, która pozwala właśnie tym młodym przedsiębiorcom tworzyć firmy, rozwijać się. I druga sprawa, o czym tutaj pan minister wspominał i ja wspominałem, że bardzo niezwykłą tą rzeczą jest to, że mamy 5 instytutów naukowych oraz ten zakład azotowy, który wielki konglomerat i możemy korzystać z ich wiedzy, z ich potencjału i to się właśnie dzieje. Właśnie tu mamy przykład poprzez tego typu programy, że te instytuty, przedsiębiorstwa wielkie pomagają, mają wspólny cel przede wszystkim, bo i przedsiębiorstwa małe i duże mają wspólny cel rozwoju i wspomagają się, korzystają ze swoich doświadczeń, ze swoich służb i to jest właśnie to, czego potrzebujemy i takie programy uważam powinny być jak najczęściej u nas wprowadzane w życie. Panie ministrze, to jeszcze niech pan powie, dlaczego Polska Wschodnia, na zachodzie nie ma zdrowych ludzi. Bo ten program jest skierowany na województwo Polski Wschodniej. To jest program, który jest finansowany w ramach programu operacyjnego Polska Wschodnia, no co oczywiście nie oznacza, że programy badawczo-rozwojowe nie są realizowane zarówno z innych programów operacyjnych, jak i w
innych częściach Polski, ale program, w którym chcemy wykorzystać, dając kompleksową pomoc, bo to jest pomoc w zakresie ekspertów, ale także w zakresie prawnym, marketingowym, powierzchni biurowej, no wszystkie księgowe rzeczy, organizacyjne rzeczy, jesteśmy w stanie tutaj inkubować te przedsiębiorstwa, czyli prowadzić je trochę za rękę do ich sukcesu właśnie dla Polski Wschodniej, bo Polska Wschodnia wymaga dodatkowej polityki państwa, dodatkowych środków na takie projekty jak ten, no po to, aby realizować w praktyce realnie ten zrównoważony rozwój, tą politykę spójności. Stąd też to, że my dzisiaj i w ramach obecnego programu dla Polski Wschodniej i w tych planowanych programach, które będziemy chcieli realizować, na pierwszym miejscu stawiać będziemy środki dla przedsiębiorców i przedsiębiorców, bo chodzi nam o to, żeby ta Polska Wschodnia odrabiała ten dystans, aby wykorzystywała właśnie ten potencjał swoich mieszkańców, aby rozwijać się szybciej. Oczywiście każdy powie, że najważniejsze są środki na transport i komunikację i one też nie zapominane, bo z Polski Wschodniej realizowane są duże projekty transportowe i kolejowe, i drogowe. I to jest oczywiście najbardziej widoczne, no bo po tych drogach jeździmy, no czekamy na ten projekt Lublin-Stalowa Wola, no to jest jeden z projektów realizowanych z Polski Wschodniej. To jest oczywiście niezwykle ważne, ale najważniejsze są środki dla przedsiębiorców i planując kolejny program, planujemy go przede wszystkim jako wsparcie dla przedsiębiorców. Mam jeszcze pytanie, kiedy te pieniądze fizyczne trafią do tych startupów? Te 20 milionów, powiem, jeżeli chodzi o Puławę, na przykład park naukowy. Pieniądze fizyczne do startupów nie trafiają. My za te pieniądze i zgodnie z potrzebami, które one zgłaszają, dostarczamy różnego rodzaju usługi. Czyli za naszym pośrednictwem każdy ze startupów, każdy z nowych podmiotów,